Warto też kilka słów y, powiedzieć o właściwościach dorosłych dzieci alkoholików. W skrócie nazywamy y, tę rzeczywistość DDA. Są to cechy, które pochodzą z dzieciństwa, i, y, cechy, które utrudniają szczęśliwe życie, tak naprawdę, i bliskie relacje, tworzenie więzi z innymi ludźmi y, w teraźniejszości, y, ale także i, i, i w dorosłym życiu. Gdzieś tak się wpisują mocno w dzieciństwo, że trudno się ich pozbyć. Taką cechą dorosłych dzieci alkoholików jest nieumiejętność nawiązywania intymnych związków. Związków, które są oparte na bliskości. Bardzo często te osoby nie potrafią tworzyć taki, być w bliskości, nawet tej fizycznej, gdzieś się wyślizgują, jakby unikają. Czasami możemy zaobserwować takie dziwne zjawiska, jak ktoś wyciąga rękę, chce pogłaskać po głowie, a ktoś unika, nie wie jak się zachować, albo kogoś obejmujemy, a ktoś stoi jakby był żołnierzykiem z drewna, nie potrafi też okazać tej życzliwości, nie potrafi objąć drugiej osoby ramionami, boi się odrzucenia, nie, nie, nie umie, nikt tego nie nauczył. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby rodzice przytulali, tulili, żeby dzieci czuły akceptację, bliskość tą fizyczną, duchową swoich rodziców. Jest to też jakaś obawa przed utratą własnego ja, jakiś lęk zlania się, bo oni czują, co to znaczy zespolenie z osobą uzależnioną i oni tego zespolenia chorego nie chcą, więc nie wiedzą, jak, jak osiągać to dobre zespolenie. Boją się, że coś utracą, że zostaną odrzuceni, skrzywdzeni. Bardzo wielu ludzi przeżywa takie, takie stany. Dlatego ma, ma trudności z, z bliskimi związkami uczuciowymi. Czasami one są bardzo intensywne, silne, nieraz oparte tylko na tym, co, co fizyczne. A, a gdzieś wewnątrz jest głębokie, głębokie poszukiwanie miłości, więzi. Jakiegoś bezinteresownego daru z siebie. Bardzo poważny problem, który też może generować uzależnienia, gdy ktoś nie, nie potrafi okazywać uczuć, a z drugiej strony bardzo ich pragnie, które, ktoś, kogo nie nauczono y, granic w intymności, y, a z drugiej strony jest, jest jakby umierający z głodu tych pragnień. Wiele trzeba pracy, poświęcenia, aby to aby dopomóc. Czasami widzimy ludzi, którzy mogą w pierwszym obrazie wyglądać na jakieś osoby wyzywające, które szukają jakiegoś czegoś zewnętrznego, tylko jakiejś przyjemności fizycznej, doznań, a tak naprawdę to ma drugą skórę, że to jest poszukiwanie ojca, poszukiwanie mężczyzny, męża czy, czy kobiety. I, I tej subtelnej, intymności, delikatności. Wiele by o tym można było mówić. Dalej, właściwościami dorosłych dzieci alkoholików jest takie poczucie własnej nieatrakcyjności. Lęk przed zdemaskowaniem i odrzuceniem, że no tak, tutaj na zewnątrz no ludzie mówią, że jestem przystojna albo że jestem ładna, no ale oni tak mówią, bo tak wypada, żeby mnie pocieszyć, ale gdyby oni wiedzieli, co ja czuję, co ja, że, że mam tu jakieś defekty, tam, to oni by mnie na pewno odrzucili. I czasami ktoś idzie w jakieś ukrywanie i, i żyje w takim lęku. Jezu, jak to zdemaskują, jak to odkryją, to wszyscy mnie opuszczą i znowu się okaże, że jestem beznadziejny, beznadziejna, do niczego nikomu niepotrzebny. I, i, i jest takie jakieś życie z taką y, tajemnicą y, o która tak naprawdę nie jest żadną tajemnicą, y, tylko jakimś wygenerowanym lękiem. Bo tak naprawdę chodzi tutaj o, o, o lęk przed tym, że będę niezaakceptowany, a, a będąc niezaakceptowany, mając właśnie te, to DDA, no to będę gorszy po raz kolejny, odrzucony. Kolejnym, kolejną taką właściwością DDA jest ukrywanie uczuć. Ukrywa się uczucia. Gdzieś na zewnątrz taki zimny, a wewnątrz gotuje się, na zewnątrz y, y, nie pokazuje uczuć, a wewnątrz tęskni za daną osobą. Mówi co innego, myśli co innego, zachowuje się inaczej niż czuje. Jakby takie dwa światy się wytwarzają. To wszystko generuje obawa przed y, zranieniem. Przed odrzuceniem, dlatego nie okażę, nie pokażę tej osobie, że mi się podoba, bo jeszcze ta osoba da mi kosza, i wtedy się po raz kolejny okaże, że jestem bezwartościowy. Bezwartościowa, bo odrzucenie, czy, czy to, że ktoś, nie, bo nie, nie wszyscy muszą, nie wszystkim muszę się podobać, ale dla osoby z DDA, jeżeli się nie podobam, to, to znaczy, że jestem gorszy do niczego. A tak w życiu nie jest, bo nie wszyscy wszystkim się podobają. Dalej, unikanie pewnych konfliktów i konfrontacji, czyli taka spolegliwość, przemilczanie pewnych rzeczy, nie narażanie się, bo, bo to też jak wyrażę swoje zdanie, to jeszcze mnie grupa odrzuci, czyli nie będę wchodzić w żadne konflikty, będę taką osobą trochę w tle, Taką można by nawet powiedzieć, trochę bez wyrazu. Osoby DDA też miewają, bo to nie znaczy, że to wszyscy muszą to wszystko mieć, pewne kłopoty z odpowiedzialnością, która się może manifestować tym, że są takie tendencje do nadodpowiedzialności lub wręcz unikanie odpowiedzialności, taka nadopiekuńczość, taka jakby y, 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 ktoś y, komuś prawie... Y, nie wiem, brzydko mówiąc, tyłek masłem by wesmarował, tak by zaopiekował się, wszystko zrobił, gotuje, upierze i, i tak, a to nic, to nic, o to. A do, dobrze, tyle zrobiłeś, dziękuję ci, a Nie, nie, to nic, to nic nie znaczy, to tak taki, to taki u, umniejszanie własnej wartości, albo po prostu wręcz unikanie odpowiedzialności. Nic nie zrobione, nie posprzątane. Y, y, mówił, że zrobi, nic nie zrobił. Tak, jakby magicznie myślał, że coś się samo rozwiąże. Pewne poczucie odmienności towarzyszy dorosłym dzieciom alkoholików. Odczuwane to jest jako coś bardzo przykrego. Ta inność, ta odmienność jest jakby ma pejoratywne, negatywne konotacje, jakieś takie zapodmiotowanie jakieś negatywne. I dlatego to często może prowadzić do izolacji wręcz. Unikania ludzi. Też czasami towarzyszy osobom DDA nieumiejętność radowania się, cieszenia się z tego, co tu i teraz, nieumiejętność zabawy, śmiechu, odpoczynku, gdzieś te osoby są takie spięte, takie lękliwe, wycofane. Że ten świat no, jest taki smutny, taki. Widzi się czasami same negatywne rzeczy. Jak z, tą, z taką osobą czasami rozmawia, to tylko wszystko źle, niedobrze, jakieś takie fatalistyczne myślenie, y, że to się wszystko i tak nie uda. Coś takiego y, jest. Idąc dalej, o tych cech jest, jest, jest dość dużo. Y, Czasami te osoby manifestują taką postawę poszukiwania trudności i kryzysów zamiast spokojnego życia. Jakby preferowały życie w dużym napięciu. Taki odnosi się czasami wrażenie, że jeżeli tak się dzwoni i tak wiesz, ale to ten umarł, tamta, a tamta jest chora, a moja mama o, wykryli u niej cukrzycę. Ale co dobrego? No, tak, nie ma nic dobrego. No, same takie smutne rzeczy. Ale poszukaj, nieraz tak motywuję, wiesz, tylko takie same smutne rzeczy. Na jakieś nadmierne poczucie lojalności, też czasami tym osobom towarzyszy. Silna obawa przed utratą kontroli, dążenie do kontrolowania wszystkich i wszystkiego. Także trudno jest czasami rodzice wchodzą w taką rolę takiego kontrolera, i co, co bardzo może umęczyć i męża, i dzieci, i całą rodzinę, że ktoś wszystko wie najlepiej, wszystko kontroluje, czuje się odpowiedzialny za, za wszystko, za zbawienie całego świata. Też te osoby czasami mają takie tendencje do kłamstwa, takiego bez powodu, może nawet konfabulacji. Nawet wtedy, kiedy czasami łatwiej byłoby powiedzieć prawdę. Jakieś takie echo konieczności utrzymania tajemnicy oraz konsekwencji nadmiernej lojalności. Z tyle cech jest o wiele więcej, ale. Dotykam, jakby szkicuję obraz dorosłego dziecka alkoholika.